Co to? Spokojnie, to tylko wiedźmin. Tylko? Geralt, witaj! Co tu się stało? Ubili Colmana, tego dealera. Akcja pokazowa. Wybili szybę i wpakowali mu 3 bełty w brzuch. Użyli rozpyskowych grotów hawekarskiej specjalności. Tylko najbardziej chciwe, pewne siebie skurwysyny mają odwagę handlować tym paskudstwem. Za to idzie się na tortury. Kto go zabił? Wiewiórki, psia mać. Teraz ludzie będą mówić, jaki to dobry człowiek był, jak pomagał staruszkom. Czuję, że znowu jakiś pogrom się szykuje. Urządzili sobie gówniarze przeklęci listę wrogów i ich usuwają, nie licząc się z konsekwencjami. Dlaczego Colman? Jakiś elfim łokos pewnie przedawkował, więc się mszczą. Na jednym z bełtów był świstek pergaminu z napisem Handlarz Białą Śmiercią. Sprzedawał fistech młodym nieludziom. Po promocyjnych cenach, taka jego mać. Wiesz, jak to uzależnia. Dziwi mnie tylko, że zdecydowali się na taką akcję w środku miasta. Czują się mocniej, bo się ponoć dorwali do jakiegoś transportu z bronią. Ktoś pękł i zdecydował się z nimi handlować. Osobiście podejrzewam Harena Broga. Co za czasy. Rozpryskowy grot, który wchodząc w brzuch, wychodzi plecami w 3 miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem. Rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili, okrutnie, na pokaz, ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito Colmana. Muszę unikać podobnych sytuacji, zachować neutralność, nie mieszać się. Bogowie! Witaj, białowłosy. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Innym? To znaczy jakim? Mamy tu zaplecze, a na zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie? Dzieje się coś ciekawego? W zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach, inni obstawiają, czasem tłuką przyjezdnych. W sumie nudy. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach? Białe włoski? Niech zgadnę, z cyrku się urwałeś. Rozbawiłeś mnie do łez. Może też masz cyrkową przeszłość? A, odciąć się potrafisz, swój chłop. Czego ci trzeba? O co chodzi z tymi zakładami? To taka nasza plebejska rozrywka. Dwóch twardzieli leje się po gębach, a my obstawiamy. A twardziele? Co z tego mają? Kasę ma się rozumieć. Można zarobić, pośmiać się, chłopaki rozładowują stres. A jak przypadkiem przywalą za mocno, to pies ma co jeść. Wszyscy na tym zyskują! Thank you.
mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie 5 orenów. Pływaj, koleś. Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziaduchem do żony. Won! Albo cię potnę. A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Poszedł! Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj albo zatłukę cię jak psa! Spróbuj szczęścia. Brać go! Bierzcie się za mną! Ech, wy...
Ej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj, póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Zadarłeś salamandrą! Witaj, krasnoludzie. Od razu krasnoludzie. Od pierwszego słowa segregacja rasowa. Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto. Wyzima. Wszystko dla ludzi, nic dla nas. Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie jesteś? Jestem wiedźminem, mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukinsynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wimę Vivaldi, miał okazję poznać Wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Jestem Geralt. Miło cię poznać. Nie zajmuję się długami. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Jak idą interesy? Nie chcę o tym rozmawiać. Twój wybór. Choć tyle mi pozostało. Wolny wybór. W takim razie jesteś szczęśliwcem. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Masz może bramę tajemnicy? Mam. To resztki mojej kolekcji. Niechętnie się ich pozbędę. Nalegam. Znasz zasadę popytu i podaży? Podaj cenę. Cholerna niewidzialna ręka rynku, niech ci będzie! Co cię sprowadza, Wiedźminie? Thank you.
Chyba za rogiem coś się poruszyło. Bogowie, to pewnie znów te monstra. Chyba się zgubiłeś. Wróciłeś. Dzięki za pomoc. Mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawy we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Płać, nie kombinuj. Jak chcesz, twoja strata. Oto pieniądze. Dzięki. Wiedz, że naprawdę jesteśmy ci wdzięczne. Kurwy swój honor mają. Opowiem dziewczynkom, co dla nich zrobiłeś. Możesz liczyć na spory rabat. Nie wiesz, co to rozkosz, jeśli mnie nie miałeś. Kpisz sobie? Pieprzyć koło egzystencję. Wynoszę się stąd. W jednej z ciemnych uliczek ktoś pytał o ciebie.
jest. Czego chcesz, odmieńcze? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzyknę, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę, wilczek warczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Zastanowię się. Pytanie było retoryczne. Wiem, że kiedyś załatwiłeś ekipę profesora i braci Michaletów. Wykażę dobrą wolę i odpowiem na twoje pytanie. Czym się zajmujesz? Jestem królem podziemia, wilku. Dziwki, złodzieje, mordercy. Wszyscy muszą się ze mną liczyć. Przyjdź, jak będziesz szukał zajęcia. Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. Bierz się, dostań tam, gdzie jest. Psia mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie 5 orenów. Psia mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Thank you.
mnie swędzą. Nuda. Nuda. Czasami przydałaby mi się eskorta kogoś takiego jak ty. Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. Chyba za rogiem coś się poruszyło. Śmierdzić. Bogowie, to pewnie znów te monstra. Ciemno. Kto tam idzie? Obym przetrwać noc. Psia krew, jaki dziwoląg! Wszyscy mnie dzisiaj wkurzają. Szukasz przygód? Bohendorz! Bogatyś? Może byś się podzielił? Szukasz przygód? Wynoszę się stąd. Nie ma Javeda ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła! Sukinsyn nazwał mnie złodziejem. Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, Glino. Spokojnie. To tylko wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia. Prawda, Geralt? Darujmy sobie teatrzyk. Złapałem cię na gorącym uczynku. Robisz interesy z salamandrą. Kto to do chuja jest? Idiota. Zwyczajny idiota. Gdzie jest Javed? Mówcie, albo posmakujecie wiedźmińskiej stali. Pożałujesz tego, Glino. Zabić ich! Spróbuj szczęścia. Poślę cię do grabu. Psa!
Skończę i kładę się do łóżka. Nocą ulice są niebezpieczne. Dobrze radzę, wracaj do domu. Nocą ulice są niebezpieczne. Dobrze radzę, wracaj do domu. Za mało mi płacą. Jest noc. Uczciwi ludzie już śpią, więc nie mam pojęcia, co robić na ulicy. Stary, siwy, a za smarkulami się ogląda. Nie wstyd to tak! To nie tak, dobrodziejko. Nie czaruj mi tu, a panienka zajęta i nie przejmuje. To proszę jej przekazać. Nie uczyła cię matka, że się nie przeszkadza, gdy ktoś jest zajęty? Pewno teraz sobie wybaczyć nie może, że takiego potwora wychowała. Ale... Gin, sukinsynu! Zabijcie!
społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim jestem. Mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie 5 orenów. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. Zgubiłeś się? Kto tu mieszka? Ale niewychowany. Nie wiesz, że nie odpowiada się pytaniem na pytanie? Mogę spytać inaczej. Patrzcie go, jaki hardy. To dom Baraniny, a my to jego ochrona. Nie mówił, że przyjdzie tu mutant, więc zwijaj się stąd. Już tak nie padało. Podleję mi ogródek. Ale będzie błoto! Żaden deszcz nie ugasi wiecznego ognia! Bada, że świata nie widać. Coś z tym trzeba. Jeśli przyszedłeś rozmawiać o zajściu w magazynie, to dobrze ci radzę. Pomyśl 3 razy, zanim coś powiesz. Jaki układ miałeś zawrzeć z Salamandrą? W magazynie byłem służbowo. Ludzie, których zabiłeś, chcieli złożyć zeznania poważnie obciążające Salamandrę. Na twoje szczęście okazało się, że nie mają żadnych wartościowych informacji. Chcieli mnie oszukać. Nie jestem przekonany. Gówno mnie to obchodzi. Ostrzegam cię, jeśli jeszcze raz spróbujesz utrudniać mi pracę, wsadzę twoją wiedźmińską żyć do pierdla. Rozumiemy się? Będę prowadził śledztwo na własną rękę. Jeśli jesteś w to zamieszany... Dosyć! Masz jakąś sprawę? Jak nie, to zabieraj się stąd. Chcę z tobą porozmawiać o Salamandrze. Nie obiecuję, że odpowiem. Ktoś powiedział Salamandrze o zleceniu na Kuroliszka. Co sugerujesz? Wyjaśnień jest kilka. Najbardziej oczywiste wskazuje na ciebie. Najbardziej oczywiste nie znaczy prawdziwe. Nie muszę ci się tłumaczyć. Precz. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem?
Azarem Javedem? Odchędosz się, Wiedźminie. Nocuję w dzielnicy handlowej. Co w tym dziwnego? Skąd masz pieniądze? Nie trzeba być bogatym, żeby nocować w dzielnicy handlowej. Od czego są znajomi? Bogaci znajomi. Ponieważ nie mam mocnych dowodów, wstrzymam się na razie z werdyktem. Góra urodziła mysz. Wielkie efekty skomplikowanego dochodzenia. Tak to jest, jak amatorzy biorą się za poważną robotę. Ale przynajmniej chciałeś dobrze. Przyjdź, jak wpadniesz na jakiś poważny trop. Udzielę ci paru dobrych rad. Ale będzie błoto! Płacze w obłokach? Niechże przestanie padać! Pieprzeni rasiści! Też się chcesz ponaśmiewać, czy może poklepać po tyłeczku? Daj mi spokój! Przepraszam, zamyśliłem się. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Zebrałem nowe informacje o wieży. No mów, szybko! Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże, ale obie się zawaliły. Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji? Mag mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare grimuary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokma. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9 pozostałych. Tak! W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko! To będzie przełom! Obalę teorię zgrzybiałych profesorów z Oxenfurtu! Zniszczę ich! Zniszczę! Zmiażdżę! Kalkstein, opanuj się! Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć, muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam.
Trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi. Rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. A może jednak grube to będzie lepsze? Czas na modlitwę. Za dużo pracuję. Geralt, udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Mów szybko, bo nie mam czasu. Mam sprawę. Naprawdę nie może poczekać do wieczora? W zasadzie. Przyjdź do mnie do domu. Szpital to nie miejsce do załatwiania prywatnych spraw. Może ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba, że trzeba będzie chorych dobić. Cóż... Chociaż... Nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Rastiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. Zobaczę, co da się zrobić. Przynieś jak najwięcej, każda sztuka się przyda. Co najmniej 5 pędów. Do zobaczenia. Maritele, matko nasza, miej nas w swojej opiece. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma.
Jestem taka zmęczona. Spać. Marzę, by położyć się i zapomnieć o tych okropnościach. Wyzdrowiejesz. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypiję wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Siegfried. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność.